Cześć! Fajnie, że jesteście z nami na kanale. Dziś chcemy Wam pokazać akcesoria do prezentacji blach z nadrukami. Jeśli wykonujecie nadruki na blachach, to te podpórki mogą Was zainteresować. Podpórka w formie nóżki, składająca się z dwóch elementów. Nóżkę wkręcamy w krążek, a na krążku znajduje się taśma dwustronna, która łączy zadrukowaną blachę z podpórką. Podpórka metalowa do niewielkich rozmiarów zadrukowanych blach. Podpórka metalowa do większych rozmiarów blach, takich jak A4. Zawieszka dystansowa, czyli profesjonalne rozwiązanie do montażu blach i tablic na ścianach. Do tej zawieszki niezbędne będą dystanse, dzięki którym nadrukowana blacha pozostanie w pozycji równoległej do ściany, zachowując estetyczną przerwę między blachą a ścianą. Zapraszamy Was do części praktycznej, żebyście wiedzieli, jak dokładnie wykorzystać te akcesoria. Wykonamy przykładowe nadruki na blachach, do których zastosujemy podpórki. Bierzemy się do pracy i zaczynamy od przygotowania prasy i dopasowania docisku. Jak wiecie z poprzednich filmów, docisk musi być umiarkowany. To poziom siły, jaką wywiera płyta grzewcza urządzenia na przedmiot w czasie termotransferu. Podczas zamykania prasy powinien być wyczuwalny, umiarkowany opór, ale zamykanie nie powinno wymagać dużego wysiłku. Ostateczny docisk regulujemy na materiale, na którym będziemy wykonywać nadruk. Ustawiamy parametry pracy prasy. Temperatura 195 stopni, czas wygrzewania 70 sekund. Na białej blasze wykonamy projekt ze zdjęciem, tworząc w ten sposób pamiątkową fotografię, którą będzie można wyeksponować na ścianie. Przyklejamy taśmę łączącą papier z blachą w miejscu, gdzie zachowaliśmy przygotowany na to margines blachy. Na złotej blasze wykonamy tabliczkę informacyjną i powtarzamy te same czynności. Do rozgrzanej prasy wkładamy blachę papierem zwróconą do góry płyty grzewczej. Na całość nakładamy jeszcze papier termoochronny, żeby potem przy otwieraniu prasa nie pochwyciła blachy ze sobą. Wkładamy rękawicę ochronną, żeby się nie poparzyć i kiedy prasa da nam znać, otwieramy ją i przyciągamy do siebie blachę, chwytając za róg. Następnie odwracamy blachę tak, by papier sam opadł. W ten sposób minimalizuje ryzyko przesunięcia nadruku. Powtarzamy to samo z kolejną blachą. Póki papier ochronny nie zafarbuje nam atramentami, możemy używać go wielokrotnie.
Blachy zostały docięte na gilotynie do metalu i są już gotowe do montażu. Na blaszę ze zdjęciem przymocujemy zawieszkę z dystansami. Sposób mocowania jest bardzo prosty i szybki. Na blasze informacyjnej możemy zastosować zarówno podpórkę, jak i nóżkę. W przypadku podpórki należy odgiąć górną część i przykleić ją do blachy. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie ślad po sobie w postaci kciuka w górę, jeśli film był dla Was przydatny. Napiszcie w komentarzu, co najczęściej tworzycie z blach do sublimacji.